Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 115 ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o czasie zbierania plonów, bo to jest bardzo, bardzo ważny czas, gdzie wszystkie doświadczenia, jakie mają miejsce dokładnie teraz w Twoim życiu, są wynikiem poprzednich tygodni, miesięcy, a może i lat. I dokładnie od tego, jak dzisiaj będziesz myśleć, jak dzisiaj będziesz mówić, jak dzisiaj będziesz działać, co zrobisz, taki będzie rezultat w przyszłości. Bo czas zbierania plonów to bardzo wyjątkowy moment w Twoim życiu. To moment, gdzie patrzymy na tą przeszłość, patrzymy na teraźniejszość i patrzymy na przeszłość. Zbieramy plony, filtrujemy, czyli rozdzielamy ziarno od plew, czyli to wszystko, co mało wartościowe, co już do Ciebie nie pasuje, co dzisiaj zbierasz jako plon Twoich poprzednich tygodni, ale już nie chcesz tego w Twoim życiu, to należy przesortować i w tą nową drogę, gdzie znów wysiewasz te świeże, czyste nasiona, zabierasz tylko to, czego naprawdę pragniesz, co chcesz zrealizować, co chcesz ze sobą zabrać. Czas zbierania plonów to z jednej strony analiza przeszłości, ale również czas, gdy teraz patrzysz na te plony, które zbierasz, filtrujesz, przesiewasz, oczyszczasz, wybierasz tylko te zdrowe ziarenka symbolicznie i te zdrowe, świetliste, pozytywne nasionka, ziarenka wysiewasz, aby przyniosły nowe, lepsze plony w przyszłości. Na pewno znasz tą zasadę. Że jeżeli chcemy zebrać obfite zbiory, zdrowe zbiory, idealne, zgodne z nami, musimy wysiać zdrowe nasionka, idealne nasionka, później je pięknie pielęgnować i później zbieramy to, co najlepsze dla nas. Jeżeli jednak w tym czasie zbierania plonów nie zrobimy tego sortowania, nie zrobimy tego porządku, nie popatrzymy na to wszystko z takim głębokim zrozumieniem, to może zdarzyć się tak, że zbierzemy całe nasze plony, całe ziarno i wysiejemy znowu to samo ziarno po raz kolejny. I w tym nieprzesortowanym, nieuporządkowanym ziarnie, tych nasionkach, mogą znaleźć się zgnite nasionka, spleśniałe nasionka, jakieś chorowite, jakieś negatywne i gdy my je znów wysiejemy, to nasze zbiory będą mizerne za jakiś czas, a może zdarzyć się tak, że jeżeli wysiejemy dużo takich spleśniałych, niezdrowych nasionek, to w przyszłości one zarażą jak gdyby inne, te zdrowe i nie będziemy mieć żadnych pozytywnych zbiorów. Dlatego dzisiejsze przesłanie jest bardzo, bardzo ważne dla Twojego życia, dla Twojej przyszłości. I dlatego, jeżeli dokładnie teraz jeszcze coś jest w Twoim życiu inaczej niż tego pragniesz, bo może pojawia się choroba, jakieś bóle w ciele, jakieś dolegliwości, jakieś braki, jakieś straty, cokolwiek negatywnego i koncentrujesz się na tym, to tak, jakby zabrać te negatywne nasionka i wysiać je i znowu takie efekty zbierzesz za jakiś czas. Dlatego dzisiejsze przesłania są idealną wskazówką, takim niezwykłym kluczem wtajemniczenia, który daje w Twoje dłonie siła wyższa, aby ten czas tutaj i teraz idealnie wykorzystać na zrozumienie, na oczyszczenie, przefiltrowanie, posortowanie, zamknięcie tego starego okresu i zabranie w tą nową podróż tylko tego,
co zdrowe, idealne, czyste, świetliste i zgodne z idealną wizją Twojego życia. Ale nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle. Od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przejdziemy do tych wszystkich przesłań od siły wyższej. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie troszeczkę inne. Zadam Ci bowiem wiele pytań, będzie dużo czasu na przemyślenie, na zastanowienie się i dzisiejsze spotkanie będzie również taką inspiracją i motywacją, by w tych kolejnych dniach przygotować białe kartki papieru i zapisać wszystkie Twoje spostrzeżenia, wszystkie Twoje analizy i wszystkie pomysły, inspiracje, które spłyną dokładnie teraz w tym okresie. Bo to spotkanie jest tym czasem, który zamyka to stare, a jednocześnie otwiera to nowe, ale w takim bardzo głębokim sensie, czyli zebrania zbiorów tego starego, przefiltrowania, uporządkowania i wysiania tylko zdrowych nasionek, by zebrać obfite plony w przyszłości. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się naturalnie w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie i wybrałam to miejsce. Dlaczego?